Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl. O sytuacji Śląska mówiliśmy już wielokrotnie. Po spadku Superligi nie udało się zbudować zespołu, który mógłby szybko pretendować do powrotu w grono najlepszych ekip w kraju. Po takim starciu jak przeciwko Gdyni z zawodnikom i trenerom należą się jednak wielkie słowa uznania. Wrocławianie byli skazywani na pożarcie, bo przeciwnik sezon rozpoczął doskonale, wygrywając kolejne mecze, odprawiając kwitkiem kolejnych rywali. Spójnia czuła się równie dobrze na własnym parkiecie, jak i na terenie rywali. Przed przyjazdem do stolicy Dolnego Śląska nikt w Gdyni nie ukrywał, że mecz powinien się zakończyć pewnym zwycięstwem Spójni. Młodzi Wrocławianie jednak pokazali ogromny potencjał i wielką wolę walki. Śląsk od początku tego spotkania prezentował się bardzo dobrze. Absolutnie nie przestraszył się jednego z głównych faworytów grupy A pierwszej ligi. W hali MCS-u przy Parkowej grał bardzo twardo w obronie, nie pozostawał dłużny w ataku. To spowodowało, że po 30 minutach niespodziewanie gospodarze prowadzili 13-11. Kibice jednak spokojnie podchodzili do tego wyniku, bo jak mówili na trybunach, nie raz już tak bywało. Bardziej doświadczone zespoły pokazywały najlepszą piłkę ręczną na finiszu, kiedy Śląskowi już nieco brakowało sił i liderów, którzy w decydujących momentach wzięliby na siebie ciężar rzucania i trafiania. Tym razem jednak było inaczej. Nasi przede wszystkim wytrzymali fizyczną walkę przez pełne 60 minut. Do tego kapitalnie grał Sebastian Ziemiński, który będąc bardzo skutecznym poprowadził Wrocławian do pierwszej wygranej w lidze. Może to było przełomowe spotkanie? Apetyty oczywiście rosną w miarę jedzenia, ale pamiętajmy, że nic w kwestii młodości w zespole Śląska się nie zmieniło. To wciąż przede wszystkim juniorzy, bardzo obiecujący. Ale juniorzy nie możemy się spodziewać, że będą wygrywać w każdym meczu. Z niecierpliwością jednak czekamy na ich kolejne występy i kolejne niespodzianki, które jak widzieliśmy w starciu z Gdynią, są na pewno w stanie sprawiać. Nowe Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl